Czyli też zadaje sprawę. Czekista, czekista, Putin. No i tutaj wracamy dzisiaj do tematu, że Rojcowa przemierzamy przez Staruszczę i tak obserwujemy, co żebraczniaca przyjrzeli tutaj w Warszawie. Żebraczniacy pierwszy dzień życia komendowa, komu wysła pomiędzy mogłymi. Na mróz chodź wydawstwo, za rodzinę i intencją roku życia. O 17.30 konferencja Rozwój miłości w życiu konsekrowanym, którą poprowadzi ojciec dr Jerzy Kielich Paulin, duszpasterz w parafii Matki Bożej Jasnogórskiej na Mazletówce i wykładowca teologii moralnej fundamentalnej w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Paulinów w Krakowie. Będzie to również okazja do wysłuchania świadectw Szczęście w życiu zakonnym siostry Anny Dębskiej Salezjanki oraz ojca Izaaka Kusion Franciszkanina. O godzinie 18.00 msza święta, której przewodniczył będzie Jego Ekscelencja ksiądz biskup Mirosław Milewski, biskup pomocniczy diecezji płockiej. Oprawę liturgii mszy świętej przygotował kursiusz z Nazaretanek pod dyrekcją siostry dr Karen Krawankowskiej. Transmisja na antenie Radia Maryi Trójmicy trwa od godziny 17.00. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Te aresztowania, te zatrzymania, które miały miejsce, które doprowadziły do tego, że te osoby trafiły do aresztów, do więzień, no, był momentem, w którym no, było to pewną przerwą, ale tylko i wyłącznie przerwą, a po wyjściu tych osób z aresztu wykorzystano te wpływy, wykorzystano ich wiedzę, wykorzystano ich kontakty w świecie przestępczym, ale nie tylko w świecie przestępczym, ale także właśnie w tych relacjach ze służbami specjalnymi, bo proszę pamiętać, że polska mafia w dużej mierze powstała właśnie poprzez te kontakty, które miały służby specjalne w tych środowiskach przestępczych, w wielu z polskich gangsterów, tych najbardziej znanych polskich gangsterów lat 90. było pewnym pracownikami służb specjalnych, więc nie dziwne, że dzisiaj to właśnie te osoby, które trafiono, osoby były wykorzystywane do różnego rodzaju operacji. Zapowiedzi w czasie bardzo ciekawe. Spróbujmy podsumować to, co powiedzieliśmy podczas całej audycji. Po pierwsze, zespół stresu pourazowego, o którym dzisiaj dużo mówiliśmy, czyli trauma, to nie jest każda trudna sytuacja, z którą sobie nie radzimy lub gorzej sobie radzimy, tylko tu chodzi o bardzo silny stres związany z dramatyczną sytuacją, w której byliśmy świadkami lub uczestniczyliśmy w tym wydarzeniu. I sytuacja, po której nie jesteśmy w stanie ułożyć sobie dalej w życiu. Tak jakby się nam rozsypuje całkowicie, nie jesteśmy w stanie pójść do przodu. Następna sprawa to to, jak możemy w takiej sytuacji postąpić. Niezbędne jest to, żebyśmy jednak sięgnęli po wsparcie medyczne w postaci leków lub psychoterapii, która w dalszym etapie jest niezbędna. I trzecia sprawa, no dobrze, a wiesz, to takie proste, jakoś leki, psychoterapia. Po pierwsze, takie leki trzeba iść do psychiatry. Wielu ludzi, a szczególnie z traumą, nie chce mieć jeszcze jednej traumy, bo to mam, że jestem wariatem i idę do psychiatry, a tak wielu ludzi myśli. Ale nie jest to dostępne, bo przecież 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 n
Zbliżyć się na nowo uważność do takiej osoby przysłuchiwać. Jak te krowy tylko wyją tam, wdychają, ostro no, takie. To może się okazać takim zastępstwem, a to są poważne. Na czas, kiedy nie możemy takiego psychologa mieć. Ale ja zawsze polecam chodzenie do kina, może mogą być tanie wtorki czy środy. W każdym kinie są takie tańsze trochę dni, kiedy są tańsze bilety. I na pewno polecam uważny dobór filmów, bo są takie filmy, które nic nie zmienią w naszym życiu, a są takie, które nam mogą pomóc żyć. I Manchester by the Sea to jest właśnie taki film. Serdecznie Państwu polecam, jeśli go nie widzicie w repertuarze, upominajcie się w swoim kinie, w kasie, pytajcie, dzwońcie. Ten film jest dostępny w Polsce, trzeba wywierać presję na dystrybutorach i na kinach, żeby wprowadzały go do repertuaru. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Był ze mną jak zawsze Armen Mahakian, psycholog. Ja się nazywam Tomasz Raczek, robiliśmy dla Państwa kinoterapię. Zapraszam wkrótce na kolejną, a za tydzień na kolejny Szczerotok, w którym moim gościem będzie Grażyna Torbicka. Widzicie Państwo, u nas najciekawsze, w radiu to Kafe Euro. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Na 3 miesiące wrocławski sąd aresztował adwokata Roberta N., podejrzanego o oszustwo i korupcję w sprawie dzikiej reprywatyzacji w Warszawie. Powiemy też o strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, która według ministra rozwoju i finansów jest już gotowa. A także o brytyjskim rządzie, który wygrał w parlamencie pierwsze głosowanie w sprawie Brexitu. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Na 3 miesiące wrocławski sąd aresztował adwokata Roberta N., podejrzanego o oszustwo i korupcję w sprawie dzikiej reprywatyzacji w Warszawie, poinformował obrońca podejrzanego. Wrocławski Sąd Rejonowy od południa rozpoznaje wnioski prokuratury o aresztowanie 4 z 5 podejrzanych w tej sprawie. Jako pierwszy postanowienie o aresztowaniu usłyszał były urzędnik warszawskiego ratusza Jakub R., po nim sąd ogłosił postanowienie adwokatowi Robertowi N., on także został aresztowany na 3 miesiące. Do aresztu. Zapowiada kolejne zatrzymania. Brytyjska Izba Gmin zgodziła się, by premier Theresa May negocjowała Brexit. Te negocjacje mają ruszyć do końca marca. Po wypadku Antoniego Macierewicza Platforma Obywatelska chce ograniczenia prawa polityków do uprzywilejowanej jazdy ulicami. 4 osoby tymczasowo aresztowane w związku z aferą reprywatyzacyjną w Warszawie. Wrocławski sąd zdecydował o 3 miesiącach aresztu dla byłego urzędnika stołecznego ratusza Jakuba R., jego rodziców i adwokata Roberta N. Całą czwórkę i jeszcze jedną osobę w poniedziałek zatrzymało Centralne Biuro Antykorupcyjne. Usłyszeli zarzuty m.in. korupcji i oszustwa. Sprawa ma związek z tzw. dziką reprywatyzacją drogiej działki w centrum Warszawy na placu Defilad. Prokurator krajowy Bogdan Święczkowski zapowiada kolejne zatrzymanie w tej sprawie. To jest ostatni moment, żeby osoby, które uczestniczyły w tej przestępczej działalności, a chciałyby skorzystać z nadzwyczajnego złagodzenia kary, czy też uniknąć nawet odpowiedzialności karnej, mają możliwość zgłoszenia się do organów prokuratury CBA czy policji i wykorzystać swoją szansę. Prokuratura prowadzi w tej chwili ponad 120 postępowań powiązanych z tą sprawą, mówi Bogdan Święczkowski. Słuchasz informacji TOK FM. Brytyjska Izba Gmin, czyli niższa izba parlamentu, poparła rządowy projekt ustawy, który upoważnia premier Theresa May do rozpoczęcia Brexitu. Prace w komisji i trzecie czytanie planowane są na przyszły tydzień. Procedura związana jest z decyzją Sądu Najwyższego, który uznał, że decyzja o Brexicie musi być skonsultowana z parlamentem. Premier Theresa May po ogłoszeniu tego wyroku zapowiedziała, że procedura parlamentarna nie opóźni rozpoczęcia negocjacji o wyjściu z Unii Europejskiej, te według zapowiedzi rządu w Londynie oficjalnie rozpoczną się do końca marca. Rząd Niemiec wzywa obie strony konfliktu na wschodniej Ukrainie do natychmiastowego rozejmu, by udzielić pomocy humanitarnej mieszkańcom. Rzecznik Berlina Stefan Seibert potępił szczególnie użycie ciężkiej broni, której zgodnie z porozumieniami o rozejmie w ogóle nie powinno być na linii frontu. Walki w przemysłowej części miasta Avdiivka rozgorzały w niedzielę. W mieście i okolicach jest ponad 20 tysięcy osób. Temperatury sięgają minus 15 stopni Celsjusza. Obie strony konfliktu nawzajem oskarżają się o eskalację sytuacji i przyznają, że miasto zdarzenie poinformował ukraiński minister obrony generał Stefan Poltorak. Pomimo jego słów, ukraiński wojskowy samolot AN-26 postrzelano nad Podolskim złożem gazowym Platformy Wierchniczej, który wpadł w strzał, wcześniej należał do Ukrainy, stwierdził w nim, że deklaracje nowych amerykańskich władz
Rosja. Budzą w niepokój i stawiają Europę w trudnej sytuacji. Magda Paciorek. Teraz za te słowa Donalda Tuska krytykują władze w Warszawie. Jak stwierdziła premier Beata Szydło, Tusk pokazał, że należy do elit, które doprowadziły do kryzysu Unii Europejskiej. Ten list jest wyrazem tego, że Donald Tusk nie chce podejmować radykalnych działań w Unii Europejskiej. Nie chce betonować ten układ polityczny i gospodarczy, który doprowadzi Unię Europejską do poważnych kryzysów. Równie krytycznie Tuska ocenił minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Szef polskiej dyplomacji podkreślał, że Donald Trump wygrał demokratyczne wybory i ma prawo realizować swój program. Przez polityków europejskich stan demokracji w Stanach Zjednoczonych jest niepotrzebny. Nie ma miejsca. Nic takiego się tam nie stało, co wymagałoby tego typu wyrażania mocy. Waszczykowski nie chciał też odpowiedzieć na pytanie, czy rząd poprze kandydaturę Tuska na drugą kadencję w Brukseli, bo jak oznajmił, nie zna jego planów. Magda Paciorek, TOK FM. Platforma Obywatelska chce ograniczenia prawa polityków do przejazdu kolumną uprzywilejowaną i złoży w tej sprawie projekt ustawy. Poseł Krzysztof Brejza przypomina, że teraz z kogutem na dachu mogą jeździć wszystkie osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe, łącznie do 220 VIP-ów od ministrów po wojewodów oraz ich zastępców. Taka sytuacja jest sytuacją patologiczną, kuriozalną. W naszej opinii do tego sprowadza się ten projekt ustawy. Przejazd kolumną uprzywilejowaną, czyli na tak zwanym kogucie, powinien przysługiwać tylko i wyłącznie prezesowi Rady Ministrów, prezydentowi, delegacjom. Marzy się, że brak jeszcze i to. Które zgodnie z konstytucją pełnią stanowisko.